Kiedy wszyscy myśleli, że rok 2020 już nie może bardziej zaskoczyć, Ubisoft postanowił, że wyda Trackmanię w wersji przeglądarkowej. Witam was bardzo serdecznie, jestem Zio i witam was w pierwszym i nie wiem czy nie tylko jedynym filmie z Trackmanii Blitz, gry, która pojawiła się nie wiem skąd w ogóle, zupełnie przypadkowo, dosłownie parę minut temu się dowiedziałem o istnieniu tego, odpaliłem sobie i chciałem zobaczyć co się w ogóle dzieje. Słuchajcie, Trackmania 2020 wyszła w lipcu, Trackmania Blitz jest jeszcze w wersji beta prawdopodobnie, dopiero co się pojawiła, ale jest to coś super, super interesującego. Dobra, ja przestań już zanudzać, tylko kliknij to play. Oczywiście, zaczynam, zobaczmy, słuchajcie, pokażę wam jak to wygląda. Sterujemy na klawiaturze, możemy odpalić to w przeglądarce, to jest w ogóle niesamowite. I to jest chyba jedna z najfajniejszych rzeczy, wiecie co, włączę sobie full screen, będzie mi dużo lepiej jeździć. Okej, zaczynamy. I sama rozgrywka polega na tym, że zasadniczo to skręcamy samochodzikiem tylko na boki. I jak to na grę przeglądarkową przystało, nie za wiele jesteśmy w stanie... O kurka, ale to jest świetne, muszę powiedzieć. To jest rzecz, o której myślałem już tak całkiem dawno. Dlaczego czegoś takiego nie ma? Dobra, jest całkiem nieźle. Wygląda jak taka naprawdę niszowa gra flashowa, powiedzmy z początku lat 2000. Ale jest ten vibe, który jest Trackmanii. Jest muzyka, która jest z nowej Trackmanii. No i ogólnie wszystko wygląda i zapowiada się całkiem nieźle. O kurde. Dobra, troszkę niekontrolowane jest jeszcze to sterowanie. Mam wrażenie, że lekko się miota samochód w niekontrolowany sposób. Ciężko powiedzieć cokolwiek na temat fizyki, bo niewiele jej tutaj jest. Główną rzeczą, którą możecie zauważyć, to jest to, że przy mocniejszych skrętach po prostu auto wpada w pocisk, więc nie zachowuje się dokładnie tak jak Stadium Car się zachowuje w standardowych warunkach, ale dobra, musimy przymknąć na to oko, słuchajcie, to jest dopiero wersja beta, prawdopodobnie wszystko zostanie jeszcze wyprawione. I kończę trzecie okrążenie na pierwszym miejscu, proszę państwa, wiwaty, hura i w ogóle, zdobyłem złoto. Jeśli chcecie to zagrać, oczywiście link znajduje się w opisie. Nie wiem, na czym to można zagrać. Wydaje mi się, że powinno działać na każdej przeglądarce komputerowej. Nowa trasa odblokowana. O kurde, to myślę, że będzie całkiem fajne. I teraz tak. Jestem top 4 z Polski w tym momencie. Nie wiem, 99. Coś tutaj, ciężko mi to rozkminić jeszcze, co tu się właściwie dzieje. Mamy trasy. Możemy zagrać sobie w nową trasę, zbierając punkty za wygrywanie wyścigów. Możemy odblokować sobie kolejne trasy. Dobra, wiecie co? Kliknę play i zobaczmy, czy wrzuci mnie na nową traskę. Trasa trzecia, tak. W lewym górnym rogu jest napisane, więc na pewno będzie to. Dobra, załadowało nam przeciwników. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest na żywo, czy to są tylko ich powtórki. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Znaczy, może się wcale nie dowiemy. Okej, idealnie, złapałem red booster do tyłu. Powolutku. Słuchajcie, sterowanie, no powiedzmy, jeśli ktoś grał chociaż trochę w Trackmanie, to nie powinno być mu obce. Chociaż ten top view camera, który mamy przez cały czas, może być delikatnie dezorientujące. O kurde, no. Dla mnie najbardziej dezorientujące są te dziwne zwiechy obrazu, które się wyświetlają raz jakiś czas. Myślę, że to jest problem z połączeniem internetowym. Jeśli ta gra rzeczywiście jest online, to nie ma co się dziwić zasadniczo. O kurka, o nie! Dobra, tracę czas. Dobra, na całe szczęście pozycji nie tracę. Czyli póki co jestem jeszcze na całkiem dobrej drodze. Okej, mamy tutaj eliminację, czyli prawdopodobnie co okrążenie grupa jednych z ostatnich zawodników jest chyba eliminowana. O kurde, dobra. Tak jak widzicie, zwrotność samochodu jest wręcz zabójcza. Ja nie mogę, ej, to jest super komiczne, ale jednocześnie tak fajnie grywalne. No dobra, ponownie pierwsze miejsce. Poszło całkiem nieźle, 15 punktów do przodu i odblokowałem chyba kolejną trasę. Nie, 45 potrzebuję. Dobra, spróbujmy w takim razie. Ej, i w ogóle, tak, tutaj są duszki do wyboru. Zobaczcie, znaczy kolory tego, skórki, którą możemy grać. Wezmę pomarańczowy. Pomarańczowy wydaje się być szybszy. Okej, okay, w lewym górnym rogu jest napisane, że chyba 10 ostatnich zawodników jest eliminowanych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem do końca pewien. Dobra. No, na samym starcie są delikatne lagi. Jak się rozpoczyna tylko wyścig, zobaczcie. Teraz wszystko mi zwolniło i mam wrażenie, że zaraz może przyspieszyć i wystrzelić strasznie mocno naprzód. Okej. Okay. Dobra. Widziałem już, słuchajcie, w ciągu dosłownie 3 rozgrywek zdążyłem zauważyć triki, które gościu, jeden z gości stosował. Odbijał się w jakiś taki feralny sposób od ściany, w efekcie wychodził z zakrętu dużo szybciej. Nie wiem, to jest oczywiście do wykminienia. O nie! Zakręt mnie zatrybił, w sensie skręt kumi nie zatrybił, nie wiem czemu. Okej, prawdopodobnie po skoku jestem tutaj zbyt niestabilny jeszcze i dlatego uderzam w tą bandę. Dobra,
O kurde. No właśnie, sterowanie, jak jesteśmy do góry nogami, to nie jest tak łatwo precyzyjnie sterować samochodzikiem. To też jest ten problem. Samochodzikiem, Jezu, jak to brzmi. No tak, no bo jeżdżę w tym momencie czymś dużo mniejszym niż standardowej Trackmanii. Proszę bardzo, race finish, panowie, pierwsze miejsce. Proszę państwa, jak wspaniale. Nowa trasa odblokowana, trasa czwarta. Zobaczmy, jak ona będzie wyglądała. Zobaczmy ten ranking w ogóle, czy to jest jakoś... Okej, ludzie mają już... O kurde, widzę, że ludzie mają już naprawdę niezłe punkty tutaj. Czyli trzeba byłoby troszkę przygrindować, żeby dobić się do tych wyższych tych. Ale zobaczmy country. Proszę bardzo, jestem w tym momencie na trzecim miejscu, nie jest źle, zaraz za Piotruniem. Spróbuję chociaż te 100 punktów jeszcze dzisiaj tutaj wybić i zobaczymy, jak to będzie się wszystko układało. Zobaczmy kolejną trasę właśnie, to jest nowa trasa. Jak to będzie wyglądało? Bardzo mocno skupiam się na samym gameplayu, ale powiem wam, że aspekt wizualny jest również naprawdę fajnie rozwiązany, bo mamy bardzo duże nawiązanie do tej nowej Trackmanii, która wyszła. Możecie zobaczyć, że sceneria jest bardzo mocno zbliżona do tego, co oferuje nowa Trackmania stylistyką. Jedyne co tak naprawdę, bardzo mocno się różni sama trasa, sam tor, ale myślę, że ten tor, który by był ze standardowej Trackmanii, byłby po prostu bardzo nudny wizualnie. O kurde, tutaj jest zdecydowanie lepsza linia, trzeba tam przejechać zdecydowanie bardziej środkiem. Dobra, dźwięki też nie są najmocniejszą ze stron tego... O kurde! Dobra, ten zakręt był dziwny. Dźwięki nie są najmocniejszą ze stron tego tytułu. Ale tak jak mówiłem, jest to wersja beta. O nie, wszyscy mnie próbują wyścignąć. Dobra. To jest dopiero drugie okrążenie, więc mamy jeszcze sporą szansę, żeby to nadrobić. Dobra, tu po skoku trzeba bardzo precyzyjnie skręcić na środeczek. Kurde, złapałem antybooster, ale jest dobrze. Póki co prowadzę. Pierwsze miejsce w dalszym ciągu. Okej, tutaj lekko do lewej strony. I teraz miałem wrażenie, no tak, teraz samochód skręcił poprawnie, a wcześniej jak lekko tapnąłem strzałką, to mój samochód po prostu wręcz skręcił o 90 stopni w jednym miejscu. No dobra. Nie, słuchajcie, musicie to zagrać, musicie to po prostu zagrać, to wywołuje takiego banana na mojej twarzy i to nie bez powodu, bo to jest naprawdę super grywalne. Dobra! Race finished! I znowu pierwsze miejsce, idealnie. Okej, mój nick się podświetla na czerwono, ponieważ znajduje się w tym momencie chyba na ostatniej pozycji. O nie! Co się dzieje? O nie! O nie! O nie! Zupełnie zgubiłem swój bolid. To jest przerażające. Dobra, muszę to teraz nadrobić. Zobaczmy. Słuchajcie, to będzie comeback stulecia, jeśli uda mi się dogonić tutaj pierwszego. Chociaż może wcale nie takiego stulecia, bo widzę, że już w tym momencie nadrobiłem naprawdę sporo pozycji. Jestem w tym momencie na piątej pozycji i nie jest tak dramatycznie źle. O, spójrzcie, jeśli bardzo szybko skręcam zaraz po upadku, to mam jakąś hiperprzyczepność. Powrót na pierwsze miejsce nie zajął mi jakoś przerażająco długo. Chociaż widzę, że mam na plecach dosłownie... O, właśnie mnie wyprzedził! Jakiś chinol! Nie wiem, na czym polega to, że bolid przyspiesza czy hamuje. To jest kompletnie losowe. No zobaczcie, on teraz na prostej zaczyna jechać dużo szybciej. A rzeczywiście, przywaliłem w bandę, przyznaję, ale... Ale nadal. Trzecie okrążenie. Spróbuję jeszcze to nadrobić. Okej, przywalił bezpośrednio w bandę. Może mi się uda jeszcze dojechać jako pierwszy. Jest! Idealnie! Perfekcyjnie! Nowa trasa odblokowana, trasa szósta. Zobaczmy, co to będzie. Okej. Zapowiada się naprawdę ciekawie. Dobra. O, zrobiłem jakiś trik, a widzę, że cała gromada ludzi przywaliła po prostu w ścianę. Naprawdę mnie zastanawia, czy to jest na żywo, czy ja się ścigam z duchami. Ej, to ta trasa jest naprawdę fajna. Jest troszkę bardziej skomplikowana, ale... Bardzo przyjemna. Dobra. Muszę im trochę uciec. Jeszcze troszkę więcej dystansu takiego bezpiecznego muszę zbudować i będzie chyba spoko. Dobra. I też zastanawiam się, na ile te takie delikatne skręcanie ma aż tak duży sens. Czy nie powinienem tutaj robić ostrzejszych skrętów trochę. Chociaż jeśli prowadzę i jeżdżę w ten sposób, to chyba znaczy tylko i wyłącznie dobrze o moim sposobie jazdy. Okej, im więcej boosterów, tym lepiej. To już na pewno jestem w stanie stwierdzić po krótkiej rozgrywce. I trzecie okrążenie ukończone. Proszę bardzo. Kurde, jestem zajarany tym tytułem na maksa, no nie wiem, co mogę powiedzieć, słuchajcie, chyba widać po mnie po prostu. Trasa siódma odblokowana, jeszcze ją koniecznie muszę zobaczyć, no, myślałem, że zaraz odpuszczę, ale nie, to jest po prostu super wciągające, no. 2-1, do boju. Okej. Jak tutaj skręty wyglądają? I to jest też zabawne, że wiecie, mimo tego, że mieliśmy jakiś podgląd przed samym wyścigiem, to nie jesteś w stanie ocenić, jak będzie wyglądała trasa realnie, bo ten podgląd jest bardzo, bardzo miniaturowy, więc do pierwszego przejazdu bardzo ciężko jest w ogóle
O kurde, przykleiłem się do bandy. Bardzo jest ciężko stwierdzić, jak będzie wyglądał przejazd. Dobra, jak najwięcej boosterów, jak najwięcej boosterów. O kurde, no. Naprawdę. Ej, w locie mogę skręcać? Air control na nowym poziomie, słuchajcie, tego jeszcze nie widziałem w Trackmanie, naprawdę. Nie wiem, jak to działało teraz, jak byłem w trakcie skoku, to już nie działało to sterowanie tak precyzyjnie, ale to jest bardzo, bardzo interesujące. Czekajcie, wyskok? Okej, nie skręcam, dopóki nie wyląduję. Już myślałem, że mamy tutaj jakieś bardziej zaawansowane techniki latania. szkoła wysokich lotów. Dobra, i spójrzcie po prostu. Losowo mnie przyspiesza, losowo mnie zwalnia. Sama przyjemność rozgrywki, naprawdę. I trasa ósma odblokowana. Słuchajcie, ja tutaj co jeden przejazd odblokowuję nową trasę. To jest kosmos po prostu. Ile mamy trasek ogólnie w tym momencie? Ja bym tu przewinął. 15 trasek. Ostatnią trasę odblokowuję na 515 punktach. Bardzo interesujące, naprawdę. I to jest tier trzeci. Rozumiem, że za każdy coraz wyższy tier prawdopodobnie otrzymujemy więcej punktów zwycięstw. No i już mam w tym momencie ponad 100. I jestem na drugim miejscu. Nad Ewonem i zaraz za Piotruniem. I już widać, coraz więcej osób z Polski również się pojawia. Dołączcie, słuchajcie, śmiało. Widzę, że jest tutaj ktoś na smartfonie, więc najprawdopodobniej również i na telefonie możecie w to zagrać. Jeśli tak, to po prostu naprawdę, naprawdę wspaniale. Odpalam ostatni wyścig, ale to nie znaczy, że to ostatni wyścig, bo mam wrażenie, że będę w to grać przez najbliższe godziny. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka z Trackmania Blitz. Czy chcecie więcej odcinków z tego? Napiszcie mi koniecznie komentarze, bo ja nie wiem w ogóle, co myśleć o tym tytule. Naprawdę on mi się podoba, ale jest to coś tak absurdalnego na ten moment dla mnie, że nie wiem, po prostu co dalej. No i to było na tyle tak zasadniczo dzisiaj z mojej strony. Odcinki z Trackmania macie w tym momencie na ekranie końcowym. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie i cześć. A ja postaram się wygrać ten wyścig.